Wrzesień 1991 roku Nowy samolot radzieckiej marynarki wojennej ląduje pionowo na pokładzie krążownika lotniczego admirał Gorszkow. Biuro projektowe Jakowlew idzie na całość, podejmując ostatnią próbą przywrócenia czasów świetności Związku Radzieckiego. Jego dziełem jest projekt, który od prototypu do ukończonej konstrukcji pobił 12 rekordów świata, lecz mimo to od początku był skazany na porażkę. Poznajmy samolot, który prawdopodobnie zainspirował amerykańskich inżynierów Lockheed'a przy tworzeniu myśliwca F-35B o zdolnościach pionowego startu i lądowania i powiedzmy, jak jego wpływ na rosyjskie lotnictwo jest odczuwalny do dziś. Podziwiajcie samolot Jak-141. Wyjaśnijmy sobie, że radziecka marynarka wojenna nigdy nie była tak dobra jak amerykańska. Sowieci mieli inną doktrynę skupioną na polowaniu na grupy amerykańskich lotniskowców. Ich neutralizacją miały zająć się okręty podwodne wyposażone w broń nuklearną. W ten sposób ich lotnictwo morskie pozostawało, jak można się domyślić, daleko w tyle ze Stanami Zjednoczonymi. Taki stan niepokoił wielu wysokich rangą radzieckich dowódców. Na początku lat 80. postanowiono to zmienić. Dotychczas jedyną maszyną zdolną do działania na gorąco był szturmowy Jak-38, zetynujący na krążownikach lotniczych klasy kijów. Nawet według słów Jakowlewa było to tylko rozwiązanie tymczasowe. Konstrukcja i projekt Jak-38 miały być jedynie badaniami mającymi na celu opracowanie technologii produkcji bardziej wydajnego odrzutowca morskiego. Tak więc nadszedł rok 1975. Biuro Jakowlewa otrzymało jedno proste zadanie Stworzyć nowy odrzutowiec, który byłby w stanie obronić flotę Przed samolotami wroga Ta z pozoru prosta część nie była oczywiście taka prosta Dowództwo oczekiwało pełnej zdolności do prowadzenia walk powietrznych Która pozwoliłaby przewyższyć F-14 Tomcat A nawet F-18 Hornet Co nie było łatwym zadaniem Wspomnieć trzeba też że nowy myśliwiec oczywiście musiał być zaprojektowany w technologii VTOL, w a także umieć latać z prędkościami naddźwiękowymi. Pierwszy problem był najbardziej oczywisty jak stworzyć samolot spełniający takie parametry? Nikt wcześniej na całym świecie nie podejmował się takiego zadania. Niemniej ostateczną decyzję podjął sam szef biura Aleksandr Jakowlew, który postanowił zaryzykować. W tym celu wyznaczył najlepszych znanych mu inżynierów do opracowania studium wykonalności projektu, przy czym musieli oni uwzględnić swoje swojej pracy wszystkie wymogi stawiane zarówno przez rząd, jak i wojsko. Należy pamiętać, że Jakowyw, nauczony doświadczeniem odwołanego parę lat wcześniej bombowca strategicznego Suchoja, T4, zdawał sobie sprawę, jak ważne będzie spełnienie wymagań stawianych przez polityków. Wiedział, że eksperymentując, stąpa po cienkim lodzie. Dlatego każda z opcji musiała być starannie dopracowana w najmniejszym szczególe. Najważniejszy był silnik. Rozważono różne opcje, ale ostatecznie, jako główną jednostką, wybrano turboodrzutowy Sojus R-79 V300 z dopalaniem. Główny problem polegał na tym, jak obrócić dyszę w dół, a następnie z powrotem do góry podczas lądowania na pokładzie okrętu. Dodatkowo musiano by to robić stopniowo, aby pilot nie stracił kontroli, a silniki nośne mogły zapewnić wystarczającą moc, aby maszyna zawisła w miejscu nad kołyszącym się pokładem. Inżynierowie z biura Soyuz rozwiązali ten problem tworząc obrotowe segmenty dyszy, które obracając się w przeciwnym kierunku całkowicie zmieniają przepływ. Tak właśnie działa dziś silnik Pratt Whitney F-135 zamontowany w F-35B. Innym problemem inżynierskim do rozwiązania w Jaku były silniki nośne. Początkowo chciano zamontować tylko jeden działający niezależnie od głównej jednostki napędowej. Uznano jednak, że gdyby zawiedł on, samolot rozbiłby się, wywołując chaos na pokładzie okrętu. Zdecydowano się więc na dwa silniki RD-41, które zapewniały wystarczającą moc do zwisu. Ich system był również bardzo dobry, ponieważ pobierały one zimne powietrze z góry samolotu, a nie gorące, co prowadziłoby do przegrzania. Choć wydawało się to mocno skomplikowane, dawało Jak-141 świetne właściwości lotne. Niestety od tego momentu nie szło już tak dobrze. Początkowo Jakowlew otrzymał fundusze na budowę czterech prototypów, a pomysłem było wprowadzenie Jak-141 do produkcji seryjnej do końca lat 80. Śmierć ministra obrony ZSRR Dmitrija Ustinowa w 1984 roku i przejście Aleksandra Jakowlewa na emeryturę spowolniły program. Czekano również na silnik, nad którym prace trwały ewidentnie za długo. Zamiast rozpoczynać seryjną produkcję, w 1987 roku Jak-141 odbył dopiero pierwszy lot. Z tego powodu przesunięto ją na początek lat 90. Przenieśmy się teraz do roku 1991. Jak-141 odniósł wtedy wielki sukces wykonując pierwsze starty i lądowania na pokładzie krążownika lotniczego. Ta wiadomość prawdopodobnie znalazłaby się na końcu lokalnej gazety, ponieważ Związek Radziecki właśnie się rozpadł. Szok gospodarczy spowodowany rozwojem sytuacji położył kres wielu przyszłym projektom w całym radzieckim wojsku. Biuro Jakowlewa wciąż trzymało się jednak swojego marzenia i postanowiło kontynuować testy na własny koszt dwóch ostatnich latających prototypów przed przejściem do prób państwowych. Warto wyjaśnić również kwestię nazewnictwa samolotu. Oficjalne oznaczenie brzmiało jak 41. Dla zmylenia przeciwnika i chęci zachowania przedsięwzięcia w tajemnicy, starano się w otwartych rozmowach używać innego, jak 141, i ostatecznie tak już zostało na stałe. Początkowo został on przewidziany na myśliwiec morski. W fazie rozwoju wymagania zostały zmienione. Teraz marynarka wojenna ZSRR oczekiwała wielozadaniowego samolotu, który byłby w stanie przynosić również pociski przeciwokrętowe i przeciwradarowe, takie jak H-31. Pociski do zwalczania celów powietrznych pochodziłyby ze standardowego radzieckiego arsenału z drugiej połowy lat 80. Obejmował on R-73 na bliski i R-27 na średni i daleki zasięg, z możliwą opcją na przyszłość dla R-77, lepszym od swoich starszych odpowiedników. Możliwe byłoby także podwieszenie dwóch zewnętrznych zbiorników paliwa dla zwiększenia zasięgu. Ciekawy jest fakt, że Jagr 141 został zbudowany z materiałów kompozytowych w około 25%, co było nową technologią dla Sowietów w tamtym czasie. Przewidywano montaż radaru o potężnych możliwościach działania, przewyższający chociażby ten znany z wczesnych wersji MiG-29. Ogólnie rzecz biorąc. Docelowo otrzymano by naprawdę porządny od marynarki wojennej, zdolny do realizacji szerszego spektrum zadań na polu walki. Pod koniec 1991 roku pilot testowy Władimir Jakimow wykonał twarde lądowanie na pokładzie admirała Gorszkowa. W wyniku czego prototyp jaka, który pilotował, zapalił się. Chociaż katapultował się na czas i przeżył, okazał się tą gwoździem do trumny projektu. Przynajmniej tak było na papierze, ponieważ w rzeczywistości po prostu nie było wystarczająco funduszy, aby podjąć produkcję seryjną. Cały zespół pracował na kredyt, jednak do końca głęboko wierzono, że uda się go ukończyć pomyślnie. Tymczasem finansowanie obcięto, ale biuro Jakowlewa znalazło jednego, mało prawdopodobnego interesującego partnera, którego zainteresował projekt. Był to ku zaskoczeniu amerykański Lockheed który zapewnił dalsze finansowanie, najprawdopodobniej w zamian za cenne informacje i doświadczenia, które mógł wyciągnąć. Jak-141 został zaprezentowany publiczności podczas pokazu lotniczego Farnborough w 1992 roku. W 1993 roku został pokazany po raz ostatni na wydarzeniu w Moskwie, po czym oba prototypy zostały wysłane do muzeów, gdzie stoją do dziś. Lockheed ze swoim X-35 i później F-35B wykorzystał wiele rozwiązań Kowlewa, choć dalej rozwijanych i znacznie lepszych technologicznie. Była to najprawdopodobniej jedna z najciekawszych i szczerze mówiąc nieoczekiwanych kooperacji w historii lotnictwa. Dziękuję za obejrzenie odcinka. Dajcie znać w komentarzach, jak wam się podoba jak 141. Do usłyszenia.